Zmarła dziennikarka Małgorzata Durska. Śmierć polskiej dziennikarki. Małgorzata Durska miała 43 lata. Nie żyje Małgorzata Durska, dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa. Pracowała w zachodniopomorskich mediach. Do jej zgonu doszło nagle. W wieku 43 lat zmarła Małgorzata Durska. Poinformowały o tym instytucje i redakcje, z którymi była związana, m.in. Polskie Radio Koszalin i Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych Filia Koszalin. Tych wszystkich z Was, którzy znaliście Gosię, tulimy, wypatrując ukojenia. Żegnaj, kochana, przekazali koledzy z hospicjum, w którym Durska była wolontariuszką. Durska miała dyplom Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. Ponadto zrobiła studia podyplomowe z gospodarki nieruchomościami. Mimo to od lat jej głównym zajęciem było dziennikarstwo. Małgorzata Durska nie żyje. Poruszające słowa w latach 2005-2017. Durska pracowała w lokalnej stacji TV Max i publikowała na łamach miasta. W 2017 i 2018 roku była z kolei dziennikarką Polskiego Radia Koszalin. Występowała też przed kamerą w programie TV Studio Bałtyk. Jej wrażliwość i dziennikarska rzetelność powodowały, że z równym zaangażowaniem podchodziła do znanych rozmówców, jak i tematów związanych z problemami zwykłych osób, dla których wywiad dla radia był często pierwszym kontaktem z kamerą. Tak Małgorzatę Durską wspomina redakcja Radia Koszalin.